czołem, kochani. Cześć wam Boże. Co tak naprawdę powinniśmy odkryć w swoim życiu? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mało czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. W pewnym kurniku co tydzień odbywało się spotkanie, niemalże wiec, na którym płomiennie przemawiał najstarszy z kogutów. Co tydzień każdemu i każdej z mieszkańców kurnika, każdej małej i większej kurze opowiadał o tym, jak wielkimi są stworzeniami. O tym, że kiedyś każda kura miała niesamowite wielkie skrzydła, na których mogła się unosić razem z orłami i latać dalej niż bociany do ciepłych krajów. I teraz powinien być z tego dumne i wszyscy powinni być zadowoleni. Kury i małe kurczątka słuchały tego wszystkiego z napięciem, przejęciem, westchnieniem. Czym spoglądały na swoje skrzydełka, chowając je trochę za siebie. A gdy przemówienie się kończyło, jakoś żadna z nich nie postanowiła ćwiczyć latania, bo niby po co gdziekolwiek latać, skoro ziarno samo leży i jest go tutaj tak dużo. Powieść może ładna, ale całkiem niepotrzebna. Dziś czytamy słowa, które znajdują się w Ewangelii według świętego Jana. Posłuchajcie. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi się napić. Prosiłabyś go wówczas, aby dał ci wody żywej. Oto słowo Pańskie. Niesamowita jest ta historia z kobietą, z Samarytanką przy studni, gdy przychodzi do Chrystusa. Dlaczego przychodzi do Niego akurat w południe, gdy jest najgorętsza pora dnia? Może musiała się czegoś wstydzić? Może czegoś się obawiała? Najważniejsze jest to, że zapragnęła tamtego dnia dostać tej wody żywej. Ta historia jest tak bardzo o nas, że aż niesamowicie. Czy powie, jak to możliwe? Każdy i każda z nas od najmłodszych lat ma swoje wielkie marzenia, by coś zrobić, by coś osiągnąć, by kimś zostać. I tu uwaga, przydaje się nasze opowiadanie o kurniku. Bo zdarza się tak, że ktoś nam wmówi, że nie jesteśmy do czegoś zdolni i nigdy tego nie osiągniemy. A my dajemy sobie to wmówić. Zdarza się tak, że damy się nawet oskubać ze swoich własnych marzeń. To jest już bardzo tragiczne. Tymczasem my musimy być tacy trochę jak taki kurczak ninja. Taki, który jest w stanie zrobić wszystko, bo wie, że za nim stoi ktoś mocniejszy. To jest nasz mistrz, Jezus. Wtedy mając takie postanowienia, będąc takimi pełnymi wiary, że nasz mistrz nauczy nas nawet i latać, co jest niemożliwe, możemy zostać już nie tylko kurczakami.
ale prawdziwymi orłami w swoim wykonaniu. Ta historia z Samarytanką zaczyna się od niepozornej kobiety, a kończy się na historii wielkiej osoby, która zapragnęła wody żywej. My też możemy stać się kimś wielkim, tylko musimy uwierzyć, że jest to możliwe z Chrystusem. Tę historię znamy bardzo dobrze z Drogi Krzyżowej. Rozważamy ją za każdym razem na tym nabożeństwie i opowiada ona o bardzo odważnej kobiecie, która nie dała sobie niczego wmówić i nie dała się oskubać ze swoich marzeń. To święta Weronika. Kiedy przyszedł ten dzień męki Pana Jezusa, ona miała ogromną odwagę w sobie i nie dała się nikomu zastraszyć. Gdy żołnierze wprowadzili Pana Jezusa, ona podbiegła do Niego, by obmyć Mu twarz i podać kubek z wodą. Niby niewiele, ale nie było tak wielkich i odważnych jak ona. To jest historia, która uczy nas, że będąc tym, kto przyjmuje słowa Pana Jezusa, będąc taką, która przyjmuje słowa Pana Jezusa, możemy zrobić wielkie, choć z pozoru małe rzeczy. Ona w nagrodę otrzymała na chuście odbicie twarzy Pana Jezusa. Nam może On się odbić na sercach, tak by inni w nas Go zobaczyli. Okej, mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że największym odkryciem naszego życia to jest to, gdy odkryjemy, że przed nami jest otwarte niebo. Tylko musimy skorzystać ze środków, które nam tam pomagają dojść. Chociażby z Chrystusa, wody żywej. Mam nadzieję, że teraz mamy już jedno wielkie KPW. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. I tylko przypomnę, czy trzymacie się swojego postanowienia? Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!